Muma? A co ty chciałaś? Trochę wam się błotko zrobiło tutaj. Mumek sobie po pastwisku hasa, łącznie z mumą. Bo jak pamiętacie, to ta była wiązana tam u krów. No ale pierwszy, drugi raz ją wypuściliśmy, nie mogliśmy jej uwiązać. Także machnęliśmy na nią rękę. To teraz sobie 24 godziny po pastwisku chodzi z mumkiem, bo mumek jest jej. Tu jest jeszcze ta czarna. Ważniak! Tu jest jeszcze na pastwisku ta czarna. No i w środku jest piękniejsza. A dlaczego piękniejsza jest w środku zamknięta? A bo idzie na sprzedaż. Dlaczego idzie na sprzedaż? Ponieważ już drugi raz się nie zacieliła, także pożytku z innego z niej nie będzie, jak tylko mięsko dobre na talerzu. Taki los jałówek, albo na mamkę, albo na mięcho. Idzie, ale teraz zobaczcie, te kształty to ma ładne. Jest kawał sztuki. Cały czas na wybiegu, także mięśnie to ma wyrobione i rozbudowane. Ciekawe jak się ona wybije. U klasa to musi być po prostu. No i nie. O. I na gotówce nam trochę zależy, żeby szybko wpłynęła, także no, już wam mówiłem, że do goliny nie odstawimy już więcej. Bo pieniądze wpłynęły po miesiącu i 3 dniach, coś takiego, 33 chyba dni, 4. Bardzo, bardzo długo. Jeszcze na koniec dzwoniłem do nich chyba ze 30-40 razy, kiedy ten przelew wejdzie. Czyli z płatnościami to jest masakra. Także pięknisia idzie do dobrej, no niestety tutaj do tej ubojni, co rewelacyjnie nie płacą, ani ostatnio rewelacyjnie się też nie wybijałem. No zobaczymy jak się ona wybije. Jedną sztukę to nie ma co szukać daleko ubojni. Jak więcej sztuk pójdzie tam na sprzedaż tego bydła z 5-6, no to może poszukam jeszcze jakiejś ciekawej ubojni, która dobrze zapłaci i w miarę szybko. A ta jak wam mówiłem, jest zgłoszona tutaj do dobrej. Już ją zamknęliśmy w pomieszczeniu, żeby jej po pastwisku nie ganiać. Także jedynie się otworzy futeczkę. Wagon tutaj prosto podjedzie pod te drzwi i się ją wgoni. Pierwszy powód to, że nie chciała się zasielić, a druga, że z tamtymi trochę za bardzo nie współżyje, z tamtą jałówką i krową, no bo przeważnie tą czarną wygania z obory. Ona jest taka dominująca, także odgoni wszystkie od koryta, sama się naje. No zresztą widzicie jak ta wygląda, jak tamta ruda na wybiegu, że tamtej żeberka już widać 3. Tamta też w sumie chyba dużo mleka daje. Stoi tutaj jeszcze, czy sobie poszła? A poszła sobie dalej. Dużo mleka chyba daje. Jakby ktoś chciał ją na krowę mleczną, no to chyba by była dobra. Bo mumek szybko rośnie, a ona taka, mimo że dużo je, no to jest chuda. No ale tak jak kuzyn mówi, bo on ma krowy mleczne, no to jeżeli widać 3 żeberka u krowy, no to jest idealnie. Że tak powinno być. Że nie jest wtedy ani spasiona, ani wychudzona za bardzo. Jak zobaczycie właśnie HF-ki, no to w każdej jednej takie 3 żeberka widać.
Nie wiem, czy to prawda, czy mnie wkręca, ale niech się hodowcy wypowiedzą. Halfek. Tak u niego jest. No i tutaj czarnula, która zawsze jest wygoniona od koryta, też jest chuda, chociaż dużo, dużo jedzenia im dajemy. Tam na wybiegu też dostają siano kiszoneczkę. No już trochę przemielą kopytami, ale w większości zjadają. No, to jakby ktoś chciał, w dobrych pieniądzach sprzedał. Czyli strasznie drogo. Nie? Ale muma jest fajna. Tylko dojenia jeszcze nie nauczona dojarką. Ale mumek, zobaczcie, jak ten mumek wygląda. No po prostu kwadratowy. Ta jest zacielona. A tą myślę, tak jak wam mówiłem, że się ją sprzeda do dalszej hodowli na mleko. Ale jakby ktoś pytał, ile ona daje, to nie powiem. Mumka wykarmiła i mumek wygląda nie najgorzej. Ej, mumek. Ale ty masz puszyć te futerko. Niestety w załadunku piękniejsi nie udało mi się nagrać. Została ona sprzedana 30 września. Patrzcie, jak pędzluje. Dobre mleczko. Tutaj wam wrzucę, jak się ona wybiła, ile ważyła. Wszystkie dane. Dlaczego tego filmu jeszcze nie wrzuciłem? Bo chciałem wam dokleić jeszcze jedną sztukę, którą sprzedaliśmy niedawno. Nie, czarnula? Ty już okrąglutka się robisz. Hej, mumy. Dzisiaj mamy 6 grudzień. I sprzedaliśmy niedawno sarnę, ale nie zdążyłem nagrać jej przed sprzedażą. No i nie nagrałem też załadunku, bo mnie w domu nie było. Tutaj wam wrzucę przebitkę dla tych, którzy nie kojarzą, która to sztuka. Bo kiedyś ją na pastwisku nagrywałem, do jednego filmu mi to było potrzebne. Także teraz ją zobaczycie. Sarna była sprzedana 20 listopada, ale do tej pory nic nie nagrywałem, bo dopiero rozliczenie w tym tygodniu przyszło. Także teraz dopiero mam wszystkie dane, jak się ona wybiła, ile ważyła i tak dalej. No i tutaj wam wrzucam, jak się to prezentuje. A w oborze wygląda tak, czyli jeszcze łysa została. Anka z Elką są uwiązane. Mama mumka dokupiła do łysej, no bo łysą do tej pory jest cała Anka. No i jeszcze trochę mleka ma. A Elka ssała sarnę, także jak sprzedaliśmy sarnę, no to trochę po niej płakała. Dlaczego sarna została sprzedana? No bo była już stara i miała uszkodzone wymię. Kiedyś któraś krowa jej nadepła, no i miała uszkodzonego cyca. W tamtym roku chyba też tą łysą ogłaszałem. Coś chyba koło piątki za nią ceniłem. No, też chciałem ją sprzedać do dalszej hodowli, bo też sądzę, że mleka dużo daje. Można zresztą ocenić po Ance. Jak tak krowa rośnie. No ale też ma już kilka latek i jakoś nikt się nie zdecydował, żeby ją kupić. No a jak na razie na mięso, szkoda mi jej sprzedać, bo to za łakoma jest. Jak na pastwisku to wszystko zeżyje, łącznie z chwastami. I tutaj do koryta, co jej się nie da, no to też wszystko wmuci i przerobi na mleko. Także jako mamka to jest idealne. W sumie ciekawe, ile ona by mleka dawała.
Zobaczymy, jak teraz ten mumek taki ala mięsny będzie rósł. Dobra. Macie dwie sztuki w tym filmie sprzedane. No, w dość dużych odstępach czasowych, no ale chciałem tą scenę jeszcze dorzucić do tego, a że trochę nam się zeszło, zanim ją zgłosiliśmy. Dlatego właśnie teraz dopiero nagrywam końcówkę, będę to dzisiaj montował i jutro, myślę, się ukaże ten film na kanale. No, łakoma kryło. Dobra, więc jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.